za krzowa droga cię prowadzi. Czujesz, jakbyś złapał żagle wiatr. Dawno temu ktoś mi tak poradził. Jedź tą drogą, poznasz inny świat. Gdy ktoś powie, ta muzyka nie jest twoja, taki słodki hamburgera smak. Powiedz, że tu nikt nie śpiewa o kowbojach, tylko o kimś takim jak ty i ja. Wszystkie drogi prowadzą do Zakrzowa, do Zakrzowa nad jezioro Dębowa. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Miejska droga to świeży wiatru powie, zapach złotych fanujących zbóż. Jeśli tylko zechcesz, zawsze dotrzesz do niej, nawet gdyby drogowskazy pokrótusz. Gdy dopadną cię nieszczęścia i złamią, pozostanie tylko modlić się do Boga. Ty poszegluj ku jedynej swej przystani. Wszystkie drogi prowadzą do Zakrzowa. Wszystkie drogi prowadzą do Zakrzowa. Do Zakrzowa nad jezioro Dębowa. Kto tu raz przyjechał, nigdy nie żałował i na pewno wróci tu za rok. Wszystkie drogi prowadzą do Zakrzowa. W związku z tym możemy przejść do tej uroczystej chwili otwarcia naszych zmagań artystycznych, ale przed tym chciałbym poprosić Państwa o uhonorowanie minutą ciszy osoby, która zawsze z nami była przez wszystkie lata Art Cupu, nasza wójt Krystyna Helgin, która ogląda nasze zmagania z góry, z nieba. Prosiłbym o minutę ciszy. Bardzo dziękuję. Zaczęlibyśmy od pana wicewojewody Antoniego Jastrzębskiego. Panie wojewodo. Panie prezesie Andrzeju Musolawski, kochane gwiazdy, które nie zawodzą i zawsze przyjeżdżają, droga publiczności, 18 raz impreza osiągnęła pełnoletność. Chyba myślałem, że przywiozę dowód osobisty z tej okazji i witam serdecznie wszystkich, którzy przychodzą popatrzeć, spotkać się, zabawić w dobrej, przyjaznej atmosferze tutaj w Zakrzowie, w Rewadzie. Tyle już lat i zawsze impreza się udaje. Życzmy sobie, by ta impreza trwała. Podziękujmy Andrzejowi Sałackiemu za to, że organizuje to. Chcę przypomnieć, za każdym razem to mówię, jest to jedyny jeździec w historii Polski, świata, który dostąpił zaszczytu prywatnego pokazu przed Królową Brytyjską. Możecie sprawdzić na YouTubie, ten film do dzisiaj tam jest. Jest to pokaz, który jest niedościgniony i Andrzej Sałacki jest fantastycznym organizatorem tej imprezy. Tego pogratulujmy. Dziękuję, Andrzeju.
reprezentację naszego województwa opolskiego. Dziękuję bardzo. Taka impreza, szanowni Państwo, nie ma nigdzie w Polsce. To jest największa impreza plenerowa, która odbywa się właśnie tu, właśnie w Zakrzowie. I nie byłoby tej imprezy, szanowni Państwo, gdyby nie wspaniałe ludzie. Katarzyna Dąbor i Andrzej Sołacki. To oni poprzez swoje... To oni, szanowni Państwo, poprzez swoje zaangażowanie, pasję i przede wszystkim miłość do jeździectwa i koni, rokrocznie od 18 lat organizują tą wspaniałą imprezę i co najważniejsze, tworzą wspaniały klimat dla tej imprezy. I ja za to serdecznie Andrzej i pani Katarzynie serdecznie dziękuję i myślę, że jestem wyrazicielem tego podziękowania również od Państwa. Może ja dwa słowa, ja chciałem w imieniu zawodników, którzy za chwilę rozpoczną walkę, poinformować o tym, że jesteśmy gotowi, zwarci i przygotowani do dzisiejszych i jutrzejszych zawodów. Chciałbym też powiedzieć, że oprócz tej zabawy, o której tyle było mowy, tak naprawdę walczymy na poważnie, każdy z nas chce wygrać. Zabawa to jest, ale nie do końca. Wielką przyjemnością jest stanąć na pudle i zająć pierwsze miejsce. To jest walka prawdziwa, sportowa, na naszym oczywiście amatorskim poziomie. Chciałem podziękować panu Andrzejowi Sałackiemu, jak zawsze, za fantastyczną atmosferę, organizację i to, że czujemy się tu jak naprawdę w domu. Dziękuję publiczności i myślę, że będą Państwo mieli dziś naprawdę dużo, dużo sportowych wrażeń. Karol Strasburger przez Państwem występował, teraz jeszcze Bogusław Linda. Dzień dobry Państwu. Chciałem życzyć Wam przede wszystkim dobrej zabawy. Bawcie się z nami, bo my się będziemy na pewno bawili. Uśmiechajcie się do nas, my będziemy się uśmiechali do Was. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, Bogusław Linda specjalnie przygotował show, pokaz jeździecki, na który Was serdecznie zapraszamy. A teraz, proszę Państwa, ten uroczysty moment. Pani Emilia Krakowska, profesor. Bardzo prosimy o otwarcie. Co Wam powiedzieć, drogi Andrzeju, że kochamy Cię wszyscy. I dziękujemy Ci, że jesteś zasłużony, że byłeś dla królowej, ale przede wszystkim pamiętasz o ludziach, o nas wszystkich i dziękujemy Ci za tą wspaniałą, mówimy, zabawę i to, że moi koledzy mogą dostąpić tego szczęścia i brać udział w tych zawodach, które są naprawdę bardzo cenne i że możemy siedzieć na tych wspaniałych bryczkach, bo nie musimy jechać aż do Anglii. Dlatego dziękujemy Ci, Andrzeju, że to wszystko przywiodłeś tutaj na polską ziemię. Jeszcze raz Ci dziękuję. 18. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd ogłaszam za otwarte! Ja oddaję głos Pawłowi, naszemu świetnemu sprawozdawcy. Drodzy Państwo, przed nami zaraz po uroczystym otwarciu cztery wspaniałe dyscypliny jeździeckie. Pierwsza to ujeżdżenie, druga to West, trzecia skoki i oczywiście później będziemy mieli powożenie, które jak zawsze dostarcza tutaj wiele jeszcze atrakcji artystycznych, dodatkowych, które wspaniale uświetniają nasze zmagania sportowe. Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie brawa przed Państwem orszak naszych wyśmienitych gości i głodarzy, gospodarzy, którzy tutaj goszczą nas na ziemi opolskiej, w Będzierzynie Koźlów, naszej tutaj wspaniałej, zaprzyjaźnionej miejscowości, czyli w Zakrzowie. Thank you.
Bogusław Linda. Jeszcze raz witam wszystkich. Chciałem się podzielić wrażeniami. Mianowicie, dlaczego 20 lat temu zdecydowałem się na konie mostowe. To jest rasa Quaterhorse. Te wszystkie konie, które widzicie Państwo, to są kwatery. Quater, czyli ćwiartka. One są najszybsze na świecie, na świecie mili. Naprawdę. Głośniej! Ludzi! Tabuj! Okay. Daj głośniej, Witek. Te konie potrafią dać czapy, okay? Chciałbym, żebyście, kiedy chłopaki będą jeździli, żebyście naprawdę kibicowali. Ja zdecydowałem się na te konie, kiedy wsiadłem raz w Stanach na wystawę siodło. Zrozumiałem, że nie trzeba pracować, nie trzeba się wygłupiać, że na tym koniu można jeździć luźno, te konie mają stabilną psychę, są jak psy. Drodzy Państwo, ja mam przyjemność opowiedzieć troszkę o samej dyscyplinie, jaką jest reining. Reining jest królową spośród wszystkich dyscyplin jeździeckich. Poproszę jeszcze raz o brawa dla Bogdana Bogusława Lindy na Shadow and Stardust, potocznie nazwanego Kajkajem. Przed Państwem na arenie wystąpi dwóch zawodników. Są to reprezentanci Polski podczas zeszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbyły się we Francji. Dla nas jest to historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy udało się zbudować team reiningowy, który reprezentował Polskę na światowych igrzyskach. Jako team uplasowaliśmy się na 11. miejscu, także duży sukces po raz pierwszy. Przed Państwem Rafał Golata na Joe Holling Shine. Rafał na co dzień pracuje w ośrodku jeździeckim Janowarzysław w Rzeszowie. Jest zawodnikiem, który startuje na arenach światowych, międzynarodowych. Co roku reprezentuje Polskę na największych zawodach treningowych na świecie, które odbywają się w Oklahomie, w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie Rafał wykonuje duże, szybkie koło. Jak Państwo widzą, kończą zostaje na lekkim kontakcie z zawodnikiem. Jest ustawiony po kole, posłuszny. Rafał steruje go w zasadzie dosiadem. Teraz Rafał zmienił z dużego, szybkiego koła na małe koło wolne. A teraz widzieli Państwo lotną zmianę na prawo. I znowu duże, szybkie koło. Jest to jeden z patternów reiningowych. W reiningu mamy 11 patternów. W skład patternów wchodzi kilka elementów. One, każdy pattern różni się między sobą w zasadzie konfiguracją obu elementów. Paweł, długopis chyba zmienił. Tutaj ponownie na to zmienił tempo galopu. Cały przejazd treningowy wykonujemy, jak Państwo widzą, w galopie na jedną rękę. Tutaj Państwo zobaczą najazd do sliding stopu. Niestety to podłoże nie pozwala nam na spektakularne wykonanie tego elementu, ponieważ podłoże reiningowe jest bardziej śliskie. Przez to ten element jest bardziej widowiskowy. Natomiast tutaj rolbek, czyli obrót o 180 stopni. Teraz zobaczą Państwo również pattern reiningowy, natomiast Bogdan Czarnik ściągnął obłowie. Całość schematu będzie przejmowana przez Bogdana bez użycia pomocy w postaci wędzidła. Myślę, że będzie to również bardzo widowiskowy pokaz. Na pałacu mamy wizualizację, wykonują poszczególne paterny.
Ponieważ są nasi przyjaciele, Patrycja Modlińska, która będzie sędziować te konkursy, ale przede wszystkim jest osobą również występującą na scenie, co za chwilę usłyszymy. Drodzy Państwo, postanowiliśmy się trochę wpasować w klimat i stwierdziliśmy, że bez tej piosenki Artkapu być ma nie może. No i tylko koni żal. Jest ze mną Robert Osam Dziabin, znany z programu Jelka to Melodia. Wielkie brawa. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, bo czy warto po świecie się tłuc? Pełna miska i radio poemat, zamiast płaczu, co zrywał się z płuc. Zamiast płaczu, co zrywał się z płuc. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal. Już nie ma. Cztery kąty i okna ze szkła. Egzaminy i szkoła i trema. I do marsza orkiestra nam gra. Egzaminy i szkoła i trema. I do marsza orkiestra nam gra. Już nie ma. I do szczęścia niewiele nam brak. Pojaśniało to życie jak scena. Tylko w butach przechadza się ptak. Tylko w butach przechadza się.
Patrycja Modlińska i Robert Osam Dziawin. Dziękujemy pięknie. I swój przejazd rozpoczyna Anna, bo wieża wjeżdża na środek. Pięknie w literze X kłania się sędziom, kłania się państwu. Myślę, że za wdzięki uśmiech dostaje już najwyższą notę. Również ładne zatrzymanie. Spokojne, łagodne ruszenie. Ania ma za sobą wiele ról, chociaż najczęściej jest kojarzona z rolą Lanie, sentymentem darzy ją Marek Poterski, u którego pojawiła się w Nic Śmiesznego, I Love You oraz w Dniu Świra. Miała też możliwość pojawienia się u Andrzeja Wajdy, grając jedną z trzech głównych ról Ewy w Pannie Nikt. Aktorka znana jest także ze swojej działalności okołofilmowej, słynie z zamiłowania do jazdy konnej oraz zdrowego trybu życia, jak i również para się pisaniem. Napisała kilka książek, pisze w tej chwili bajki dla dzieci. Czekamy na nie z utęsknieniem, ponieważ właśnie ma dla kogo pisać. Anna Powierza, gorące brawa. Miejsce drugie Ewa Piania, miejsce trzecie na podium Henryk Sawka. I prosimy osobę oficjalną o wręczenie medali. Została przyznana specjalna nagroda Związku Zawodowego Aktorów Polskich w Zakrzowie w roku 2015. Jest to tytuł pięciogwiazdkowego jeźdźca. Bardzo proszę przewodniczącego Związku Aktorów Julek Merę o wręczenie tej wspaniałej statuetki. Również Andrzej Niebirski, który będzie wiceprezes, będzie całował. Dla Ani Powierzy! Anna Powierza! I specjalna nagroda Związek Zawodowy Aktorów Polskich. And you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Winter, spring, summer, or fall, all you got to
Drodzy Państwo, przyjaźń między zawodnikami a sędziami jest naprawdę bardzo cenna. I to nie jest przekupstwo. A w ogóle Jagoda Bodzianny, wicemistrz 18 jeździeckich mistrzostw gwiazd, to Michał Malinowski, a mistrz Maciej Florek. Wielkie brawa. Witam Państwa serdecznie. Zawodnicy będą mieli do pokonania ułożony właśnie przez nas tor przeszkód, w którym będą mieli za zadanie najpierw zakłusować wstęp, kłusem przez drągi, przejechać slalomem, bardzo ciasny obrót w kwadracie wokół zadu, wokół tylnych nóg, wyjść z kwadratu wstępem, zagalopować, proszę Państwa wejść, przejść do wstępa, wejść na mostek, za mostkiem kilka kroków wstępem i cofnięcie. Przykładam, Kuba, Mariusz. No jak nie, Malinowski. Drodzy Państwo, Michał skończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową i Telewizyjną w Łodzi. Zagrał kilka epizodów w Barwach Szczęścia, w Ojcu Mateuszu, w Hotelu 52. Grał główną rolę w serialu Wszystko przed nami. Obecnie występuje na Wspólnej. Tak jak tutaj już było powiedziane, pochodzi z rodziny koniarzy, mistrz polskiej konkurencji Western. Od 3 lat jeździ autostopem po Europie, ale nie tylko. Przedwczoraj skończył wielki tour z Polski do Pekinu. Fragmenty tego tour do Pekinu będą Państwo mogli oglądać w serialu na Wspólnej. Tak naprawdę miał niecały miesiąc, żeby dotrzeć z Warszawy do Pekinu. Udało mu się to 4 dni temu. Był 3 dni w Pekinie. Przedwczoraj przyleciał samolotem. Wczoraj jeszcze miał zdjęcia na Wspólnej, a teraz skończył swój przejazd. Proszę o wielkie brawa. Zawodnik pokonał całość w tak zwanym stylu freestyle'owy, dodając... Ten przejazd, jest zawsze jego plan, to właśnie się skojarzył z taką historią. Wyjedzie cowboy, normalnie jest strasznie śpiący, ledwo żywy, ale na szczęście rozluźniony, to był tam w kusikiem idzie i potem galopuje na tyle, że zobaczył Indian i go w końcu zabili, nie? Było widać? Pistolet było widać tylko, co? No, dziękuję bardzo. Na miejscu trzecim Iwona Buzowska, wielkie brawa, proszę na podium. Na miejscu drugim Mariusz Krzemiński. I na miejscu pierwszym Michał Malinowski. Zwycięzca Michał Malinowski, wspaniały młody aktor, doskonale zapowiadający się młodości, mistrz Polski juniorów właśnie w dyscyplinie Westu. Krzysztof Kościółka, Mariusz Krzemiński, wielokrotny medalista tutaj. Pani prezydent miasta Kędzierzyn Koźle, Sabina Dobrosielska, wicesenator Andrzej Krzywiński. Ja bym chciała z całego serca, w imieniu każdego startującego tutaj artysty, sportowca, polityka, nieważne, podziękować. W pierwszej kolejności oczywiście Andrzejowi i Anecie. Dziękujemy za to, że jesteście i że stworzyliście dla nas taką fantastyczną imprezę. Ale też bardzo, bardzo w imieniu nas, zawodników, dziękuję naszym opiekunom, Asi, luzaczkom, dziewczynkom fantastycznym, które przyprowadzały nam te chłopniki.
dziękujemy oczywiście bardzo naszym trenerom, opiekunom, i Markowi Misiakowi, i Mariuszowi Steciurze, który jest zawsze z nami. I oczywiście naszym niezwykłym sędziom, którzy wprowadzają nam tutaj element profesjonalizmu. I oczywiście dziękujemy wam, drodzy państwo, za to, że zawsze jesteście, dopingujecie nas. I dla nas tutaj przychodzicie. Jesteście przekochani, a my dla was tu zawsze wracamy. Dziękujemy wam. Oczywiście w tle muzykę wszyscy poznają. Pani Emilia Krakowska, znana wszystkim, wspaniała gwiazda wina polskiego. Niejednokrotna wywalczyni tutaj u nas w Rzeszowie. A w roli luzaka, drodzy państwo, Mateusz Masternak. Jego osiągnięcia to młodzieżowy mistrz świata Federacji RPC. Szósty w historii Polski mistrz Europy. Mistrz świata interkontynentalnej WBO. Waga junior ciężka. Wiek 28 lat. I oczywiście dyscyplina sportowa to boks. Za tydzień 5 września przed nim walka o tytuł interkontynentalny WBA. Czyż moglibyśmy wskazać kogoś, kto bardziej wspaniale mógłby luzakować pani Emilii Krakowskiej, chroniąc ją na powozie? Chyba nie. Pani Emilia Krakowska pozdrawia z daleka. 12 albo 13. W szczęście wszystkim organizatorom i pani Emilii Krakowskiej. Też dalsze rampa, razem rampa i zatem Ateneum. Witamy serdecznie Robert Janowski i Monika Janowska przed państwem w swoim debiucie roli powożącego i luzaczki. Robert, kłania się państwu pięknie. Jeszcze żaden powożący nigdy się tak pięknie nie ukłonił. To będą punkty w razie zrzutki odjęte za tak piękny ukłon. Proszę zwrócić uwagę. Praca luzaczki tutaj była niezbędna. Prostopadne na egzaminie po skosie. Ja myślę, proszę państwa, że jakąś nagrodę publiczności będziemy musieli za ten przejazd ufundować. Jak widać, nie jest to łatwa sztuka. Pan Robert Janowski robi to po raz pierwszy. Miał krótki trening, ale świetnie mu idzie. Są też przeszkody nieprzejechane. Znaczy, ja mam wrażenie, że oni się nie dogadali z panem, który to tłumaczył, i oni chyba zrozumieli, że to trzeba zdrącić wszystko. Robert, biegnę do was. Monika, rozumiem, że nic nie rozumiem, bo w pracy muzyka, jak chodziło o unikanie tych zrzutek, powiedz, jak to szło? Wesoło na pewno. Wesoło, ja obiecuję, że ćwiczymy w domu. Okej, jakby co, możemy dostarczyć tutaj pojazd do domu. Może dacie radę. Robercie, bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że to, co powiedziałeś, że w domu będziemy ćwiczyć. Wszystko nie wiadomo, kto jeszcze będzie luzakiem, kto kładnie, kto tym. W każdym razie, trzeba powiedzieć, że to zupełnie inaczej jest niż na rano na ćwiczeniach. Bo miałem innego konia, ja go kocham, ale on cholera kompletnie mnie nie słuchał. Także bardzo państwu dziękuję za doping, bo naprawdę było świetnie. Bardzo dziękujemy. Robert Janowski, Monika Janowska. I dbajmy o ten majątek narodowy, który mamy. No, dzisiaj jest, myślę, że troszkę łatwiej, bo szerzej, ale troszkę trudniej, bo bardziej gorąco. Powiem wam, że u mnie w Afryce nawet jest chłodniej. Wielkie brawa.
wytrzymacie ze mną? Koniec sobie jedzie, wy sobie bany, jest ciepło, jest 40 stopni. Możecie się śpiewać, tak, zespół. Andrzej Poreo. Mijając i miesiące mija rok, prawdziwe życie na nas oko. I syna dobry jest mieć, i nigdy nic nie cieszę. Świat na mnie chodzi lecz przez cały czas, co się prowadzi, coś dojrzewa w nas, co było lepiej, to co drzewo, zmienia się pewność tego, że do zaglądania jedno, jedynie ty, kto nic więcej. Do zaglądania jedno, trzeba to zrobić jak najwięcej. Dopóki się zapatrzą, dopóki się zwracają ręce. Dopóki dusi mocno, do zaglądania jedno, do zaglądania jedno. Dziękujemy pięknie i moi kochani, jeżeli chcecie dołączyć wspólnie do wspólnej zabawy, to bardzo serdecznie was zapraszam. Ela Romanowska, bardzo prosimy. Dobra. I Tomasz Lulek, ja mam bardzo prosimy. Szeroki obiekty, więc muszę blisko podchodzić. Kochani, rozruszajmy się troszeczkę. Wiem, że siedzicie na miejscach. Tutaj za chwilę kolejna para, ale jeszcze chwila z tą. Bardzo dobrze idzie. Ela Romanowska i Tomasz Lulek, wielkie dzięki. A drodzy Państwo, przed nami Romuald Bokun wraz ze swoją żoną Hanną Michlewską. Bokun, drodzy Państwo, to jest para, która od wielu, wielu lat uczestniczy w naszych jeździeckich mistrzostwach gwiazd. Pan Roman Bokun pracuje w Telewizji Polskiej, jest właściwie, można powiedzieć, osobą niezastąpioną. Niedawno próbował przyjść na emeryturę, ale z powrotem został wezwany na służbę. Jest to bardzo artystyczna rodzina, która gości w swojej piwniczce największe gwiazdy polskich scen, największe gwiazdy polskiej estrady. Pan Romuald tworzy też reportaże z pięknych wydarzeń kulturalnych, a tym razem piękny przejazd i brawa dla tego teamu. Proszę Państwa, myślę, że nie będzie to nie taktem, jak przywitam się z Państwem bardzo gorąco. Dziękuję za tę atmosferę. Wspaniale było. Dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie. Jeszcze słowo od Hani. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich. A przed nami już Jerzy Szejbal i Ewa Kania. Zapraszamy serdecznie. Prosimy o szybkie, nie na tej pary, dobrze? Będzie później. I drodzy Państwo, wielokrotny medalista i mistrz tej dyscypliny, Karol Strasburger! Można oczywiście tutaj dopingować, można bić brawo, można krzyczeć. Mam nadzieję, że zaraz pojawią się fan kluby, które tutaj od wielu lat dopingują zawodnikom. Zwracam Państwa uwagę na luzaka, który już na treningu wykazywał się wielkim talentem. Tak, to luzak musi nadrzucać pojazd, żeby nie zostały zrzucone te piłeczki z kegów. No właśnie, czasem tak się zdarza. Nadrzucać w dobrą stronę trzeba. Żartowałem oczywiście. Jaka to melodia, to oczywiście motyw z programu, którego wodzem jest Robert Janowski.
I wielkie brawa, słuchajcie, dla tego teamu. Oczywiście już podaję mikrofon. No trudno, szybko mi bardzo mówiłem to właśnie, żeby nie przesadzić i to się stało. Troszeczkę chciałem za szybko, mamy słuczkę jedną na szczęście, ale o ile czas jest liczony, no to jakieś tam mamy szanse. A tak to nie, ale było bardzo miło, dziękuję bardzo. Tak, no, fantastyczna przygoda, tak szybko nigdy nie jechałem za koniem. Dziękuję ci, Karol. Dziękujemy tej parze, wielkie brawa! To Krzysztof jest jednicy, Anna Niemiecka Ogólna. Ona tę rolę ma już opanowana doskonale. Na rurę tańczę. Krzysztof Bilecki, artysta estradowy, wokalista, autor tekstów i kompozytor. Interpretuje Lisa Presleya i Chorys Zapokiwa Kontrola. Występował wielokrotnie w wielu telewizjach i programach telewizyjnych. Wielkie brawa tej pary! Gitary przygotowane, o! Fala, uvaga. Powinna dostać dzisiaj Oscara za rolę drugoplanową, prawda? Genialna! Brawa dla Haneczki specjalnie. Wśród sympatii i szacunku dla wspaniałej zawodniczki, przyjaciółki, koleżanki, kapelusz, który kiedyś kupiłem w Chorwacji na wyspie Korczula, historyczny kapelusz. Chciałbym przekazać, aby mogła go odebrać. Widzę, że gdzieś uciekła. Biegnie, biegnie! Jest? Nadchodzi. Chodź, Aniu, bo moment historyczny i ważny. Proszę zdjąć to, co masz na głowie. To jest tragedia. O to chodzi. I teraz prawdziwy kapelusz, który będzie ci pasował do kolorów. Bardzo, bardzo cieszę się, że będziesz go miała. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem po prostu wzruszona. Bardzo
jestem wzruszona. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. A ja założę ten. O! Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Na sobie pióra! I pięknie przebrana para dwóch wspaniałych dżentelmenów. Przypomnę, prezes i wiceprezes Związku Aktorów Polskich i miejsca podiumowe na miejscu trzecim. Marek Torzewski i Barbara Torzewska. Prosimy pięknie. Miejsce drugie, Romuald Bokun i Hanna Miklewska-Bokun, serdecznie zapraszamy. I drodzy Państwo, jest nazwisko, które wielokrotnie w tym miejscu było wyczytywane i chciałbym, byście Państwo głośno je wyskandowali. Zapraszamy na podium, miejsce pierwsze. Karol! Tak, pan Karol Strasburger. I tym Robertem Janowskim, prosimy serdecznie. Zapraszam na podium. Wielokrotnie tutaj występujący brali udział w kilku rolach, nie zawsze zajmując różne miejsca, ale to wspaniała zabawa. Jeszcze raz wielkie brawo od publiczności dla tych wszystkich. Okulary! I bardzo prosimy osoby oficjalne. Wręczamy flo, wręczamy medale, wręczamy statuetki, dziękując tutaj tym, którzy wspaniale powozili. Andrzej Szabiński. Dziękuję serdecznie. Wszystkie osoby, które są zdjęcia, bardzo proszę o odsłonięcie publiczności. Proszę o odsłonięcie publiczności, opuszczenie placu. Dziękujemy bardzo. Gratuluję serdecznie. Bardzo dziękuję. Panie Karolu. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze chwila. Przed nim. Będą oczywiście dostawali nagrody specjalne. W tym roku ta nagroda zostaje przyznana oczywiście Julę Kmerę i Andrzej Niemirski. Wielkie brawa dla Was. Bardzo proszę, może Panią Prezydent o wręczenie, czy Panią i Pani Poseł wręczają nagrody. Tu oczywiście władze. Władze trzymamy za słowo, że będą dziennie wspierać tutaj nasze gwiazdy w kolejnych latach. Jacek Ryczyński. Jacek Ryczyński.